pewno zginął od razu. Czaszka pękła podstawę. Na chwilę straciłem zimną krew. Nie powinienem był. Zadręczasz się. I to widać po tobie. A nie masz powodu. Zabiłem człowieka. Podejrzanego. W trakcie akcji. Działałeś w obronie własnej i swoich współpracowników. Niewinnego człowieka. Nagle zaczął na was biec. Nie mogłeś pozwolić mu uciec. Ale on był spłoszony. Wykonywałeś tylko swój obowiązek. To wszystko. Naszym obowiązkiem nie jest mordowanie cywili. Naprawdę chcesz sobie wmawiać morderstwo? Nikogo nie zamordowałeś. Nikt poza nami się o tym nie dowie. Wszystko pozostaje w policji. A on? On zabił się sam w momencie, gdy zaczął na was biec. Nie miał szans. Równie dobrze mógł paść strzał. Równie dobrze. Ale nie padł. To ja mam jego krew na swoich rękach. Jest jeszcze coś. Zabiłem człowieka. Jak do tego doszło? Razem z innymi policjantami przygotowywaliśmy obławę na groźnego przestępcę. Ten, którego ścigaliśmy, był łudząco podobny do rysopisu. W trakcie akcji ja skoczyłem na niego i obezwładniłem go. On upadł. Uderzył głową w bruk. Zmarł na miejscu. Więc nie chciałeś tego zrobić? Nie. Nie można uznać za grzech śmiertelny tego, co nie było twoją świadomą intencją. To, co się zdarzyło, to wypadek, który... Zabiłem człowieka. Ojca rodziny i trójki dzieci. Męża. Sporo o nim wiesz. Sprawdziłem. Sprawdziłem wszystko, co mogłem. I przestał być dla ciebie kimś anonimowym. Teraz jeszcze bardziej boli cię to, co się stało. Tak. I nie mogę nic zrobić. Tu nie masz racji. Ta rodzina została pozbawiona ważnej osoby. Spróbuj ich jakoś wesprzeć. Ale przecież oni będą chcieli zemsty. Ci ludzie potrzebują pomocy. Są w strasznej sytuacji. Jeżeli chcesz coś zmienić, to jest jedyna droga. I to właśnie nakładam na ciebie jako zadośćuczynienie i pokutę. Żałuj teraz. Udzielę rozgrzeszenia. Mamo, mamo, jakiś pan przyszedł! Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jan Podolański. Przybywam ze Lwowa. Aniela Jaremowiczowa. A można zapytać, czego to mieszczanin ze Lwowa u nas szuka? Czy to się prosto żyje? Za robotą się rozglądam. Teraz pełno pracy, a to w polu, a to w sadzie. Chciałbym nająć się na parę miesięcy, jeśli łaska. A dlaczego mieszczanin chce tutaj pracować? Miasto człowieka wykańcza. Wieś może mi pomóc. A i wam przyda się pomoc. Z tego co widzę, służby u was nie ma. Jest jedna dziewczyna, sprytna, ale no, co ona sama może? No to pomoc się przyda. Przyda, przyda, ale wiele panu zapłacić nie możemy. Proszę na to nie liczyć. Zaszczytem będzie dla mnie pracować u was. Codziennie będę dojeżdżał z Lwowa, żeby... Nie no, proszę głupstw nie mówić. Kto to widział tyle
Dojeżdżać to każdego dnia. Mamy tutaj sporo miejsca, może pan u nas spać, jeśli pan tylko zechce. Pani jest zbyt łaskawa. Ja tu tylko do pracy. Zbrodnią byłoby panu kazać tak się włóczyć. Tym bardziej, że pan tutaj nie przyjechał, a przyszedł. Jakby pan przyjechał, to nie byłby pan tak przecież zmęczony drogą. Od Lwowa pan szedł? Ano od Lwowa. Taki upał? Proszę, wejdzie pan. Napije się pan czegoś, odpocznie, na spokojnie wszystko uzgodnimy. No, nie wypada Jarymowiczom gościa przed progiem trzymać. Pracownika chcieliście powiedzieć. Niech pan sobie honory nie odejmuje, skoro ja panu jeszcze go nie odjęłam. Zapraszam do środka. No, to sporo zajęć tu pan może mieć. Owoce zbierać, zwierzęta doglądać. Na polu też praca. Dokładniej. To mąż wszystko powie, jak wróci. Szkoda, że pan nie wiedział, jest w Lwowie. Za niedługo wraca. Tak to by akurat pana podniósł, nie musiałby pan iść tyle. Ja to cały czas nie rozumiem, dlaczego pan tutaj przybył. Nie wygląda mi pan na kogoś, kto desperacko zarobku szuka. A i zarobek tutaj niewielki, obawiam się. Potrzebowałem zmiany w życiu. Czuję, że praca może mnie oczyścić. Jak oczyszczenia pan szuka, to do teatru i katarzis. A, albo wanna i mydło, proszę pana. Pani jest niezwykłą kobietą, pani Jarymowiczowa. Dlaczego pan tak wnioskuje? Nie spodziewałem się spotkać kogoś szlachetnie urodzonego, skorego do żartów, z obcym przybyszem i do tego jeszcze gorzej urodzonym. Czasy się zmieniają, panie Podoleński. Wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda? Tradycje mamy piękną, zwyczaje mamy piękne. Aż mi się w żyła gotuje, jak czytam, że chłopi tak pracowali, żyli jak żyli. Czyli jest pani postępową kobietą? Postępową, konserwatystką. Niespotykana mieszanka. Jeśli dobrze zrozumiałem, w dworze mieszkają 4 osoby i służąca. Nie, 5 osób. Mój mąż, ja i 3 dzieci. Przysiągłbym, że widziałem tylko 2 dzieci. Widać, nie widział pan najmłodsze. Antoś ma 9 lat, Joasia ma 11. I jeszcze mamy córkę, Natalka. Ale to już nie jest dziewczynka, a panna. Moja najstarsza. Tak więc znalazłoby się też, jak raczyła pani wspomnieć, miejsce i dla mnie, tu we dworze. Tak, byłoby, ale jako część wynagrodzenia. Mamy pokój u góry, także tam pana ulokujemy. Będzie pan zajmował się zwierzętami i ogrodem, polem. Gdy drzewa zaczną owocować, to będzie pan zbierał wszystko, co z nich spadnie. Mamy też jagody. Ale to gdzieś dalej. Wie pan, mój mąż, Jakub, ostatnio źle się czuł, także pewnie się ucieszy, że część tych rzeczy związanych z polem i inwentarzem mu odpadnie. Z pewnością nie jest łatwo zajmować się takim wielkim obszarem bez pomocy. O, nie jest łatwo, ale sam pan wie, jak jest. To nie są czasy, w których można sobie na wszystko pozwolić. Ale i tak mamy lepiej niż wiele osób. Ja to jestem dumna, że sami u siebie pracujemy. Nie chciałabym wykorzystywać chłopów tak, jak to kiedyś było. Praca uszlachetnia, panie Podoleński. Nawet szlachcica może uszlachetnić. Proszę się częstować.
A ty wiesz, kto to przyszedł? Wiem tyle, że chce u nas pracować. Jak Swietlana? Głupek, ona to służąca, a on będzie u nas, no, pracować. Czyli robić to samo, co ona, ale inaczej. No tak, inaczej. Ona służy, on pracuje. A jaka tu różnica? Bo Swietlana u nas mieszka, a on nie. Ale będzie robić to samo. Jasiu, zaprowadziłabyś pana do pokoju góry? Będzie mieszkać u nas przez jakiś czas. Pan będzie tam naszym pracownikiem czy służącym? Będę tu pracował. Bo my mamy już służącą. Wie pan, Rusinka. Ma na imię Swietłana i nie wiem, co pan tu będzie robić, skoro ona jest. Pewnie te wszystkie rzeczy, których ona nie robi. Wasz tato pracuje pewnie przy dworze. Pracuje. Podobno kiedyś inni pracowali za nas, ale czasy się zmieniają i teraz tatuś musi. Więc już nie będzie musiał, bo ja będę robił to za niego. A tatuś sobie odpocznie? Zapewne sobie odpocznie. To się ucieszy, jak wróci. Pan jest teraz we Lwowie, wie pan, i jutro wraca. Obiecał, że mi coś kupi, mnie i Antkowi. Ostatnio, jak był w Tarnopolu, to mi kupił taką ładną sukienkę w kwiaty i... Dzień dobry. Dzień dobry. Ja... Przepraszam, nazywam się Jan Podolański i pochodzę z Lwowa. Najęłam się do pracy tutaj na parę miesięcy. Panienka właśnie pokazuje mi, gdzie mam się udać. Natalia Jaremowiczówna, witam pana u nas. Zapewne matka już to zrobiła, pana powitała. A tak. Wspaniała osoba. A córka widzę również urokliwa. Niechże pan wybaczy, muszę pójść na chwilę do matki. Na pewno jeszcze porozmawiamy, skoro pan tu zamieszka. Oczywiście. Tylko proszę nie mówić do mnie pan. Strasznie mi głupio i niezręcznie, kiedy szlachcianka mówi tak do pracownika w swoim własnym domu. Jak wolisz, Janie. Swietlana przygotowała już świeżą pościel. Mam nadzieję, że będzie ci się u nas dobrze spało. Pokój jest od wschodu, ale to dobrze. Rano słońce nie pozwoli się wylęgiwać, dzięki czemu nie powinno być problemów ze wstawaniem. No, zaczynasz pracę jutro. Pójdziesz do sadu i ręcznie przerzedzisz zalążki owoców. Mamy jabłka i gruszki. Jakub bardzo nie lubił się w to bawić, dlatego pewnie się cieszy, że ktoś go wyręczy. Więc tak, krzepułka zostaje na drzewie. Najlepiej, żeby na gałęzi jabłka od siebie było oddalone o jakieś 10 cm. Może być 15. To tak jak mówiłam, jabłka w odległości 10 cm. Dobry wieczór. Jeść przynoszę. Któż tu na sobie za późną porą? Przejeżdżałem w pobliżu, pomyślałem, że zaglądnę. Wy tu pewno nie wiecie, co się stało, prawda? Jak nie wiemy, to niech nam Strejk powie. Byłem we Lwowie. O, a Jakuba spotkałeś też się z mieście? Nie wiedziałem o tym. A to w takim razie, co się stało we Lwowie? Nie we Lwowie. Tam o tym słyszałem. W Warszawie wiele się wydarzyło. Ale co, coś złego? To się okaże, różnie mówią. W każdym razie doszło do jakiejś strzelaniny, zamieszek. Matko, kto strzelał? Do kogo? Polityka, Anieluś. Polityka. Jedni z drugimi nie mogli się dogadać. Doszło do tego. Stryjek ciągle mówi, że chyba i zapewne, bo coś słyszał, a my dalej nie wiemy, co się stało. Zamach. Zamach jest to, drogie dziecko. Piłsudski obalił rząd. Prezydent podał się do dymisji. Rząd odszedł. Kilkaset osób zginęło. Dobrze, i co teraz? Jak to co będzie? Nic nie będzie. Nic się nie zmieniło w naszym życiu.
Widzisz, Aniuś, pucz był, nie słyszałaś nawet o tym. Tu się nic nie zmienia. Ale tak po prostu zrobili zamach? I przejęli władzę. Tak po prostu. Myślcie sobie co chcecie, ja wam mówię. Ten Piłsudski to jest niezły skurczybyk. Asia, tak, a wy to nie jesteście śpiący jeszcze? Nie, a mi się wydaje, że jednak jesteście. Już spać. No, tata rano wraca. Jak się dowie, że nie chcieliście grzecznie spać, to dopiero będzie. Ciekawe, co mi kupił. A może nic nie kupił? Niech on dolwował na zakupy. To, że gdzieś wyjeżdża, to nie oznacza, że od razu będzie wam prezenty kupował. No, już. No już. Ja również chyba już udam się na spoczynek. Droga za mną długa, cały dzień w podróży. A jutro pierwszy dzień pracy i muszę wypocząć. I nie będę już gościem pod waszym dachem. No tak, ale pracowników też należy dobrze traktować. Szczególnie jeśli nie dobrze pracują. Dziękuję za wieczerze. Przepraszam, ale zupełnie zapomniałem, którędy do pokoju, w którym mam nocować. Ja zaprowadzę. Ty posprzątaj talerze. Proszę. Może co wiesz? Bardzo chętnie. Swietłana? Tędy. Tak mi głupio, że zapomniałem, gdzie mam iść. Ależ nie ma powodu. Zawsze można miło porozmawiać, czyż nie? A więc pan Jakub wraca jutro z Lwowa? Tak, był przez tydzień w mieście, bo miał jakieś załatwienia. Nie zdziw się, jak go zobaczysz. Wygląda jak stryjek Piotr, to bliźniacy. O proszę. O proszę. To tu. Teraz pamiętasz? Teraz to już raczej będę pamiętał. Rano coś mnie chyba rozproszyło. Zamgliło mi umysł. Coś złego? Bynajmniej. Proszę uważać z rana, bo to coś mieszka w pokoju obok i znowu może pan rozproszyć. To byłby świetny początek dnia. Jan! Ignacy! Co ty tu robisz? Nie sądzisz, że to ja powinienem ciebie o to spytać? Nagle wziąłeś urlop i gdzieś zniknąłeś. A teraz znajduję ciebie u tego... Muszę... Zrozum mnie, Ignacy. Muszę im jakoś odpłacić za to, co zrobiłem. Muszę im wynagrodzić stratę ojca. Męża. Powiedziałeś im, że on nie żyje? I to, jak zginął? Jeszcze nie, ale... powiem im, jak już skończę pracę. Już myślałem, że mnie wyręczyłeś. O czym ty mówisz? Spore zamieszanie jest z tą sprawą. W końcu uznali, że ktoś z nas musi przynieść wieści. I co? Powiesz, że to ja go zabiłem? Spokojnie. Jak ciebie nie było, wszystko wymyśliliśmy. Całą tą historię. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile fałszu jest w tym wszystkim, o czym słyszysz na co dzień. Dostaną wersję odpowiednią dla nich. A ty nie masz z tym nic wspólnego. Spokojnie, jesteś kryty. Czyli przekażesz im kłamstwo na temat tej śmierci. Chronimy ciebie i dobrego imienia całej instytucji. To bardzo ważne, żeby cała sprawa szła zgodnie z planem, jaki ustaliliśmy. Nie wiem, czy powinieneś tu być. Czy powinienem? Ja muszę.
Jak mógłbym inaczej? Więc po prostu nic nie mów. Przepraszam, nie powinnam była. Natalia! Spokojnie. Spokojnie, już wszystko dobrze. Natalia! Cały świat nam się zawalił! Spokojnie. Przepraszam, nie powinnam była tak do pana przychodzić i... Spokojnie, nic się nie stało. Ojciec był... On nas... Niech się panienka nie tłumaczy. Ja rozumiem. Dziękuję ci. Proszę się nie obwiniać. Dziękuję, że po prostu byłeś. Nigdy inny z domowników nie byłby teraz dla mnie oparciem, bo każdy potrzebuje pomocy. No ty po prostu byłeś i stałeś obok mnie. Grzebnie nie zrugałeś, że pozwoliłeś, że nie miałeś pretensji o tę spoufałość. To cud, że tu byłeś. Dziękuję. Naprawdę ci dziękuję. Ja... Sytuacja się zmieniła, jak widzisz. Bardzo mi przykro. Ale pracownik chyba nadal jest potrzebny. Czyż nie? Nawet bardziej, jeśli nie zechcesz zostać. Dziwny zbieg okoliczności, że akurat tu przybywasz. Może opatrz na chwilę, kiedy potrzeba podstawy. Sam już nie wiem ile, czy jest w tym jakaś opatrzność, ale... Ale tak, zostanę. Jeśli jest tak jak mówię, to kiepska wymiana. Z całym szacunkiem. Ale nie wiem, czy opatrzność nam zdoła pomóc, czy kpinę sobie robi. Jednak Jakub pracował sam, jak nikogo nie było.
Zabrała nam go, a teraz ty będziesz pracował? Ale przecież... On był ojcem moich dzieci. Moim mężem. Wierzysz w Boga? Tak. Dlaczego to tego dopuścił? On... Ten policjant, co tutaj był, mówił, że Jakub zginął w wypadku. Skoro tak, to... Ktoś musi być odpowiedzialny za tę śmierć. Ktoś ten wypadek musiał spowodować. Ja życzę temu człowiekowi, żeby do końca swojego życia trwał w świadomości, że ma na rękach krew mojego męża. Niech żyje jak najdłużej. Nie zamierzam skracać jego cierpienia. Niech budzi się codziennie rano ze świadomością, że zabił wspaniałego człowieka, ojca rodziny. Niech ta świadomość mu krwi. Niech to nigdy więcej nie opuszcza. Nie myślić, że mściwa jestem. Jestem. Nie zamierzam udawać, że jest inaczej. Już. Dziękuję ci za rozmowę. Mówił, że łatwiej jest się zwierzyć komuś obcemu. Pewnie tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mija miesiąc, odkąd tutaj jesteś. Czas prędko leci. Nigdy nie spytałam, kim naprawdę jesteś. Miałam to zrobić z mężem, jak wróci, a... przyjąłam pod dach osobę zupełnie obcą. A teraz, po miesiącu. Czy żałuje pani tego? Dobrze się sprawujesz. Minął miesiąc, także należy ci się wypłata. Nie mówmy teraz o tym. Myślę, że najlepiej będzie załatwić tę sprawę na jesieni, kiedy już będę państwa opuszczał. A dokąd wracasz? Mam mieszkanie we Lwowie. A pracę znajdziesz? Tak sądzę. Zawsze mnie korciło, żeby zapytać o twoją przeszłość. Dlaczego tu przyszedłeś? Potrzebowałem tego, tak jak państwo potrzebowali pracownika. Konieczna była mi zmiana w życiu. Wykształcenie masz? We Lwowie ukończyłem gimnazjum męskie. Nie masz dzisiaj wiele zajęć do robienia. Może byś tak pouczył Jasię. Prostych rzeczy. Kiedyś mieliśmy tutora, ale już go nie mamy. Dostała ze szkoły informację, co musi umieć. Dobrze. Zajmę się tym. Dziękuję. Dzień
Słyszałem, że masz pouczyć się na geografię. Od kiedy jesteś nauczycielem? Twoja mama mnie poprosiła, żebym powtórzył stąd do szkoły. Jest zbyt ładna pogoda, żeby się uczyć. A więc naucz się szybko i korzystaj z tej ładnej pogody. Z sąsiadów Polski potrafisz wymienić? Niemcy. No dobrze, ale konkretnie. Centralne i prusowschodnie. Dalej. Czechosłowacja, Rumunia. A na wschodzie? ZSRR. Czyli? Związek Radziecki. Rozwiń cały skrót ZSRR. Związek Sowieckich, coś tam radzieckich. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dalej. Mamy jeszcze jakichś sąsiadów? No skoro pytam, to chyba raczej mamy. To zaraz chyba poczytamy sobie pana Tadeusz... Litwa? Dobrze. A tuż obok. Łotwa? Bardzo dobrze. Czyli jednak coś tam umiesz. Janek, a powiesz mamie, że dobrze mówiłam? No powiem. Bo jakbyś powiedział, że czegoś nie umiałam, to była na mnie zła. Tata czasami mówił, że dobrze umiem, nawet wtedy, gdy nie umiałam, żeby nie była na mnie zła. Musiał być wspaniałym ojcem. Bardzo za nim tęsknisz. Na początku było najgorzej. Myślałam, że wszystko się skończyło. Ale teraz wiedzę, że jest podobnie, mimo wszystko. Twoja siostra mówiła, że na pogrzebie zasłabłaś. Prawie nie pamiętam, jak to było. Nie chcę pamiętać. Wiesz co, ja sobie teraz wyobrażam, że tata jest w Tarnopolu, albo w Wilnie, albo w Krakowie, albo gdziekolwiek, ale że jest, że kiedyś przyjedzie. Jest tak samo, jak wtedy, gdy wyjeżdżał. Tęsknię, ale myślę, że wróci. Wyobrażam sobie. Mówiłem Antkowi, żeby tak robił, ale on nie chce. Wiesz, że on płacze codziennie w nocy? Zawsze. Słyszę go i nie mogę zasnąć. I w końcu ja też zaczynam płakać. Musisz być silna. Antek jest jeszcze mały. To niech sobie płacze. Ale ty musisz być dzielna. Musisz być dla niego przykładem. On jest chłopcem, to niech sobie będzie dzielny. A Natalia? Jak ona sobie radzi? Nie rozumiem jej. Jest niby smutna, ale tego nie widać. No tak. Widzisz, ona pewnie też czuje się źle, podobnie jak ty. Ale rozumie, że nie można żyć przeszłością. Nie można nim żyć. Stać w miejscu. Czas idzie do przodu i my też musimy patrzeć w przyszłość. Wiesz co, to nawet nie o to chodzi, że on umarł i go nie będzie. To w takim razie o co? Ja mu nigdy nie powiedziałam, że go kocham. Powiem mamie, że perfekcyjnie się wszystkiego nauczyłaś. A teraz idź na pole i poobaw się trochę. Co robisz? Antek. Siedzę. Nie nudno ci tak? Nudno. To może byś coś zrobił. Po co? No żeby nie było nudno. Z kim mam się bawić? Joasia skończyła się przed chwilą uczyć geografii. Może z nią się pobawisz? To dziewczyna. Myślisz, że będę bawił się z dziewczyną? No a zazwyczaj z kim się bawisz? Z tatą się bawiłam. Widziałaś gdzieś Janka? Szedł dziś z Antkiem. Dawno? Jakieś pół godziny temu. Aha.
Hopla! Tak, co to miało być? No to co? Na barana? I w górę! Hop! I lądujemy! No, Antek, leź do góry, będę ci gonił! Nie widziałam go uśmiechniętego od śmierci ojca. Jak ty to zrobiłeś? Po prostu uznałem, że za dużo w nim goryczy. To nienormalne, gdy dziecko siedzi tak całymi dniami. Ani ja, ani matka nie mogłyśmy z nim nic zrobić. Po prostu się z nim pobawiłem. Właśnie. A on nie chciał się bawić. Mówił, że to nie ma sensu. Że nic nie ma sensu. Czas leczy rany. Nawet te głębokie. Po prostu. Chyba lepiej się poczuł. Ja już nie wiem, czy to tylko rana, czy coś zostało trwale odcięte. Ale wiem jedno. To ty tak na niego wpłynąłeś. A może... Czy pozwoli panienka zaprosić się na spacer? Mów mi po imieniu. Dawno tego nie robiłem. Tu prawie nie ma kamyków, ale może tym mi się uda. Nie widzę już żadnego o dobrym kształcie. Zawsze można po prostu porzucać. Co dalej? Zmoczyłam ubranie, to mogę popływać. Ale jak to tak w ubraniu? Czyżbyś coś sugerował? Zmianę jakąś? Proszę nie gorszyć panny z dobrego domu. W takim razie cóż mam zrobić? Dołączyć! Ale ubranie mam wciąż suche. Jak się sprawuje ten nowy pracownik? Janek? Narzekać to nie mogę, zapał do pracy ma. Wszystko dokładnie robi. A się okazało, że nie głupi, to ja się uczy. No proszę, to warto było przyjąć. Ciekawe tylko, że tak znikąd się pojawił. Przypadek, ale dla nas szczęśliwy. W tym... Całe nieszczęście to jedyne dobro, jakie na nas spadło. Antoś ostatnio dzięki niemu odżył. A się
też lubi. A Natalia? A co masz na myśli? Zauważyłem, że często patrzą w swoją stronę. Nie gadaj głupot, Natalia. Nie. Ja tylko mówię, co dostrzegłem podczas każdej mojej wizyty u was. Nic więcej. Ja nie zauważyłem. Że... Jakub pewnie by się z tobą zgodził w tej kwestii. Ja nie wiem, czy powinnaś... Co powinnam? O mężu mówić? Dlaczego? Bo boli? Oczywiście, że boli. Ale... Nie tylko to. Za każdym razem, jak tu przyjeżdżasz, tego widzę. Jakaś kpina, że widzę... Jego w twojej twarzy. Wolałabyś... Żeby nie przyjeżdżał. Nie wiem, co było lepsze. Przykro mi, że tak jest. A gdzie jest teraz Janek? W sadzie zbiera owoce. W tamtym roku strasznie dużo jabłek się zmarnowało, bo nie miał kto ich pozbierać. Janek! A ty byś tak wszedł? Tak wysoko? No nie wiem. To jest dla ciebie wysoko? Wejdę na samą górę, zobaczysz. Tylko żebyś mi nie spadł. Bo chyba by mnie twoja mama udusiła. Ja nie spadam. Patrz tylko, wejdę wyżej. Mój brat został wiewiórką? Skacze po drzewach jak małpa. Cieszę się, że jest taki uśmiechnięty. To wszystko twoja zasługa, wiesz? Nie przesadzajmy. Janek, tu są bardzo ładne jabłka. Zebrać ci? Lepiej zerwij i nam rzuć, bo schodzenie z zajętymi dłońmi może się źle skończyć. Schodzisz? Muszę dowodzić Jankowi, że wejdę na samą górę. Długo tak z tobą siedzi? No już chwilę. Pomaga mi zrywać te jabłka, co są wyżej. To dla niego dobra zabawa. Na pewno. Jawdek! Dostałam! Widziałeś ty, jak nie trafiłem? Widziałem, ale to tak nieładnie rzucać w siostrę jabłkami. Antek, lepiej już schodź na dół. Straszny dziś upał. Tak, parno i duszno. Wilgotność tylko potęguje. Ja i tak wolę lato od zimy. Zrobi coś do picia? No gdzie jest Svetlana? Na zakupy pojechała. Aha. To coś przyniosę. Dobrze się czujesz? Ach, tak, to chyba wszystko nie to. Cieszę się, że tu przyjechałeś. Kiedyś byłam taka niepełna, a teraz... Jest tak dobrze. Chwila trwaj. No to wiem. Kocham cię. Lepiej ci? Tak, tylko... Jeszcze trochę mi się w głowie kręci. Może wezwać lekarza? Nie, Zuzo, na pewno przez ten upał. Strasznie duszno mi się zrobiło. Jesteś pewna? Tak, jestem pewna. Zresztą... Już mi lepiej trochę. Nie ma co przesadzać, jeszcze dzieci zobaczą i pomyślą, że coś się złego dzieje. Ach, miałam coś do picia przynieść, to pójdę. Janek? Tak? Powiedz mi coś, ale tak szczerze. A o co chodzi?
Ty naprawdę kochasz Natalkę? Widziałam was dzisiaj razem i słyszałam, jak mówisz, że ją kochasz. To prawda? No tak. Prawda. To dobrze, bo jakbyś jej nie kochał, tylko tak mówił, to bym ci tego nie darowała. Nie darowałabym ci, jakbyś ją zranił. Brzmisz złowieszczo. Nie żartuj teraz. Ja mówię poważnie. Nie znoszę kłamstw. Janek! Asia! Mama wędrała. Kuchni mi się zakręciło. Naprawdę nic mi nie jest. Trzeba wezwać lekarza. Nie można dłużej czekać. Nie zawracaj ludziom głowy, naprawdę nie ma potrzeby. Jeśli twoje zdrowie ciebie nie obchodzi, to pomyśl o dzieciach. Co zrobisz, zostawisz je? One cię potrzebują, zastanów się. Wszystko już dobrze, mamo? Dobrze już się czujesz? No tak, już dobrze, to strych po prostu za bardzo się martwi. Asia, Antoś, idźcie już lepiej spać, dobrze? Nie ma sensu tutaj przy mnie siedzieć. Wy już też lepiej idźcie. No przecież nic mi nie jest, tylko mi się w głowie zakręciło, aby się tu wszyscy zbiegliście. Mama zemdlała, nie miała przez chwilę świadomości, widzieliśmy to przecież. Naprawdę nic mi nie było. Pozwólcie mi po prostu odpocząć, tylko tyle. Tylko odpocząć. Martwi się o mamę. Coś rzeczywiście może być na rzeczy. Ale chyba nic poważnego. Pewnie brakuje jej jakichś witamin albo czegoś innego. No nie wiem. Mam wrażenie, że ogólnie podupadła na zdrowie od śmierci taty. Naprawdę się o nią martwię. Będzie dobrze. Sama zobaczysz. Przyjdzie lekarz, przepisze jakieś pigułki. Od razu się jej poprawi. Takie coś może przydarzyć się każdemu, ale to jeszcze nie powód, żeby się denerwować. Mam nadzieję, że masz rację. Nie, martw się niepotrzebnie. Widzicie? Nie było czym się martwić. Nic mi nie jest, żyję. No, a wy wszyscy chcieliście już po księdza biec i pogrzeb robić. A nie ma czym się przejmować. Ale lekarz był zmartwiony. Był zmartwiony, bo mu stryjek napowiadał, że prawie nieżywa byłam. Nic mi nie jest. Mama zemdlała. W głowie mi się zakręciło. Niech mama nie kłamie. Widzieliśmy przecież. Słuchaj, jak ty się do matki odzywasz? Spokojnie, mamo. Po prostu się martwimy. Nie ma takiej potrzeby. Natalia, musimy porozmawiać. Coś się stało? Coś z mamą? Nie, u niej wszystko bez zmian. Chodzi o coś innego. Tak? O twojego ojca. O co chodzi? We Lwowie byłem policjantem. Brałem udział w obławie. Ścigaliśmy groźnego przestępcę, który przypominał twojego ojca. W trakcie akcji on próbował uciekać. Znaczy twój ojciec i... Ja skoczyłem na niego, a potem
Mój ojciec zginął w wypadku. Nie, znaczy... Tak, ale nie w takim, jak myślisz. Nie rozumiem. Ja nie chciałem mu zrobić krzywdy. Próbowałem go tylko zatrzymać, obezwładnić. Nagle on przewrócił się, uderzył głową w bruk i czaszka pękła. Ja nie mogłem nic zrobić. Zabiłeś go. Ja nie chciałem. Ty go zabiłeś! Ale to był wypadek. Wypadek? A potem ośmiela się przyjeżdżać do nas, żyć z nami. Udawać się nic nie wiem, że tak udawałeś, że szukuję ci informacji o jego śmierci. Ja wiedziałem, tak! Wiedziałem! Jedziemy. Od samego początku wiedziałem. Jak śmiesz w ogóle to przebywać? Jak śmiesz ze mną rozmawiać? Jak śmiesz w ogóle przypuszczać, że może mu się szczęściowo zastąpić? Ja... chciałem się nająć do pracy na parę miesięcy. Pomóc. Odpokutować to. Ale... później miałem zamiar odmówić wynagrodzenia i doznać całą winę. Teraz wiem, że to ponad moje siły. Ja już dalej tak po prostu nie mogę. Joasia, ty, Antek, pani Aniela. Ja już dłużej tak nie mogę. Ja cię kocham. Nie odzywaj się do mnie, nie wywalaj mojego imienia. Grałem do moich pytań i odpowiedź, to tak chyba. Wszystko, co mówiłem, odnosi się tego, co do ciebie czuję, to... Nie odzywaj się do mnie! Nie odzywaj się do mnie! Zrozum mnie, ja... ja nie chciałem źle. Zrobiłeś mi o tej chmurze, że chciałeś dobrze. A potem wykorzystałeś mnie. To nie tak, ja... Nie chciałem jak najlepiej. Oh!